prezentacji mojego krótkiego wprowadzenia do tego, o czym bym chciała, i chyba wszyscy razem chcielibyśmy porozmawiać w drugiej części spotkania, czyli na rzecz polskiej tożsamości narodowej w XXI wieku. Chyba generalna. Jako wprowadzenie do tematu chciałam Państwu, i tutaj przygotowałam mapę świata. Na tej mapie widzimy, że to jest mapa, nazwijmy to prawie polityczna, ponieważ mamy podział na państwa narodowe. I w Organizacji Narodów Zjednoczonych aktualnie jest 190, należą do niej 193 państwa narodowe. One reprezentują narody. Narody różnie skonceptualizowane. Znaczy są to narody etniczne, narody polityczne, ale każdy z nich tworzy w ramach siebie naród. Oprócz narodów, które mogłabym tak nazwać narodami zwyczajnymi, chociaż nie dodawajmy tego takiego wartościowania negatywnego, po prostu obiektywnie mniejsze, większe, mamy też do czynienia z państwami, narodami imperialnymi. Są państwa, czy też narody imperialne, to są państwa, które zdołały zdominować scenę międzynarodową i inne mniejsze narody. To jest koncepcja Johna Bagota Glavan z takiej książki Cykl życia imperium, bardzo ciekawej, którą Państwu polecam. I tenże pan John Glavan wyróżnił następujące fazy rozwoju imperium. Faza pionierów, faza zdobywców, faza rozwoju gospodarki, faza obfitości, faza intelektu i faza upadku. On przeanalizował kilka przykładów imperiów i też zorientował się, że imperium trwa od około 200 do 250 lat i każde przechodzi te fazy. Ja zaproponowałam, zastanawiając się tą teorią, takie kategorie imperium. Imperium rodzące się, widzą Państwo, że ono jest w fazie, to jest ta faza pionierów. To z reguły są takie narody niepozorne i bagatelizowane współcześnie, a jednak w nich rozwija się pewnego rodzaju chęć właśnie rozwoju swojej dominacji w obszarze międzynarodowym i na inne mniejsze narody. Imperium osiągnięte, czyli to imperium w fazie zdobywców i fazie rozwoju gospodarki. No i na sam to ostatnie imperium dojna krowa. Może to jest takie, uznają Państwo, zbyt nowoczesne, ale to właśnie o to chodzi. O to, że w fazie obfitości, intelektu i upadku obserwujemy upadek moralny, obserwujemy wykorzystywanie państwa i ostatecznie doprowadzamy do upadku. Zaznaczyłam kilka, to są takie moje własne te punkciki, gdzie mamy imperium osiągnięte współcześnie, czyli na przykład Stany Zjednoczone Ameryki, myślę, że Rosja. Jeżeli zastanowimy się nad Chinami czy Indiami, czy to jest już są imperia osiągnięte, czy też w fazie, czy też dopiero rodzące się. Zaznaczyłam też coś, o czym chciałabym, żebyśmy podyskutowali. Czy Ukraina jest imperium rodzącym się? Państwem, narodem, które ma teraz zryw, ale które ma ambicje, aby wpływać na inne narody i ostatecznie właśnie stać się tym państwem, narodem imperialnym. Czy historia potoczy się w tę stronę? A gdzie indziej by Państwo postawili te znaczniki, to pozostawiam do Państwa decyzji i refleksji. Generalnie należy stwierdzić, że idea narodowa na świecie ma się bardzo dobrze i nic nie zwiastuje jej upadku, oprócz niektórych ideologicznych narracji, które teraz chciałabym Państwu przedstawić. Po pierwsze, kłamstwo narracji tworzonej przez obywateli państw narodów imperialnych dla potrzeb indoktrynacji obywateli państw narodów podporządkowanych. Być może znają Państwo wiersz Alfonsa de Lamartine, który był francuskim pisarzem i politykiem i w 1841 roku napisał wiersz La Marseillaise de la Paix, a w niej następujące wersy, które są często powtarzane. Jedynie egoizm i nienawiść mają swoją ojczyznę. Braterstwo jej nie ma. Ale rzadko kiedy. I te dwa wersy wskazuje się często na to, że właśnie naród, który potrzebuje ojczyzny, łączy się z egoizmem, nienawiścią, a braterstwo jest czymś ponadnarodowym.
Ale jeżeli sięgniemy do tego wierszu, przeczytamy go dalej, i to jest kilka wersów dalej, a to bardzo rzadko, ja nie spotkałam się z tym w literaturze. Ten Alphonse de Lamartine pisze tak, bo oczywiście czytam, to jest takie moje tłumaczenie na język polski. Moja ojczyzna jest tam, gdzie świeci Francja, gdzie jej geniusz jaśnieje przed oślepionymi oczami. Każdy jest w klimacie swojej inteligencji. Jestem współobywatelem każdej duszy, która myśli. Prawda jest moim krajem. Czyli z jednej strony ten poeta i polityk wskazuje, że naród to jest egoizm i nienawiść, a braterstwo nie ma ojczyzny. Ale jednak on mówi, ja jestem Francuzem, moją ojczyzną jest Francja. I wręcz idealizuje Francję do pozycji prawdy. Zatem dostrzegam tutaj, prawda, kłamstwo w tej narracji. Kolejna rzecz to jest kłamstwo ideologii zastępującej religię. Karol Marx, jak wszyscy doskonale wiemy, niemiecki komunista, filozof, socjolog, ekonomista, historyk, działacz rewolucyjny i Fryderyk Engels, tak samo niemiecki komunista, filozof i socjolog. Na przełomie 1847-1848 napisali manifest komunistyczny. Ja przyniosłam taką wersję bardzo starą, którą kiedyś upowszechniano w Polsce. A w nim między innymi ograniczenia i przeciwieństwa narodowe pomiędzy ludźmi znikają coraz bardziej już z rozwojem burżuazji, wolnością handlu, rynkiem światowym, jednością produkcji przemysłowej i odpowiadających jej warunków bytu. Panowanie proletariatu spotęguje jeszcze jej znikanie. W tym samym stopniu, w jakim zniesiony zostanie wyzysk człowieka przez człowieka, zniesiony będzie także wyzysk jednego narodu przez drugi. Wraz z przeciwieństwem klas wewnątrz narodu znika wzajemna wrogość narodów. I to w ramach ideologii, w ramach tego, co napisano. A jaka była prawda? Masowe zbrodnie komunistyczne w XX wieku. Łączna liczba ofiar śmiertelnych według szacunków około 85 do 100 milionów ludzi. Masowe mordy, egzekucje, ofiary wojen, głodu, chorób, śmierci w wyniku wycieńczenia w łagrach i obozach pracy. Ofiary śmiertelne ZSRR, szacunki około 20 milionów osób, ofiary śmiertelne Chin, szacunki 60-65 milionów osób. Obywatele wielu narodów etnicznych, poddani terrorowi komunistycznych elit, czyli komunistycznych narodów państwowych, tworzących dla innych rzeczywistość autorytarną lub wręcz totalitarną. Tutaj taki mały przeskok do czasów współczesnych. Ideologia podstawowa w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy Państwo mieli możliwość zetknięcia się przeczytania, ale Komisja Europejska w Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy z 2017 roku wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju, którym jest Manifest Ventotene, napisany w 1941 roku przez Alterio Spinellego i Ernesto Rossi. Alterio Spinelli to był włoski polityk komunistyczny, zwolennik Federacji Europejskiej, uznany współcześnie za jednego z ojców integracji europejskiej, członek Komisji Wspólnot Europejskich, której koordynatorem jest Komisja Europejska oraz poseł do Parlamentu Europejskiego. Ernesto Rossi to także włoski polityk, dziennikarz, ekonomista, antyklerykał, zwolennik Federacji Europejskiej Partii Socjalistów. I co czytamy we wprowadzeniu do tejże księgi? Przez pokolenie Europa była zawsze przyszłością. Po raz pierwszy, tak jak wskazałam przed chwilą, idea ta pojawiła się w manifestie Alterio Spinellego i Ernesto Rossiego, więźniów politycznych osadzonych przez reżim faszystowski na wyspie Ventotene podczas II wojny światowej. Manifest Ventotene wzywał do stworzenia wolnej, zjednoczonej Europy, w której znikną dotychczasowe podziały, a byli sojusznicy i wrogowie będą ze sobą współpracować, aby nie dopuścić do powrotu dawnych absurdów Europy. 60 lat temu członkowie założyciele Unii Europejskiej, zainspirowani tą wizją pokojowej, wspólnej przyszłości, rozpoczęli przełomowy proces ambitnej integracji europejskiej. Zdecydowali się rozstrzygnąć swoje spory przy stole negocjacyjnym, a nie na polu bitwy. Postanowili zastąpić siły zbrojne siłą prawa i wytyczyli ścieżkę integracji dla nowych członków, aby zjednoczyć Europę i ją wzmocnić. Tutaj znów chciałam Państwu zwrócić uwagę na członkowie założyciele Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1951 roku, czyli Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg. Jak zapewne zdają sobie Państwo znakomicie sprawę, to zebranie i zebranie przy
w formie online. Ofiary Niemiec podczas II wojny światowej, około 17 milionów ofiar śmiertelnych Holokaustu, mordu zaplanowanego i płaconego przez państwo niemieckie, w tym 6 milionów obywateli Polski, 17% naszego społeczeństwa, w tym 3 miliony Żydów, a w II wojnie światowej, którą wywołały Niemcy, zginęło 50 do 80 milionów osób. I są Państwo, jak jest to niewiele czasu pomiędzy 1945 a 1951 rokiem. Ofiary Belgów w Kongo. 1885-1908, czyli troszkę wcześniej. Około 8 do 10 milionów ofiar śmiertelnych. Ofiary Holendrów w wojnie o niepodległość Indonezji. 1947-1950. 45 Zabójstwo nigdy nie ukarano. Ofiary Francuzów w wojnie o niepodległość Algierii. 1954-1962. Szacuje się do 1 miliona ofiar śmiertelnych. To były mordy, tortury, bicie, gwałty. Żaden żołnierz francuski odpowiedzialnych za zbrodnie z okresu tego konfliktu nie został skazany. I Włochy, jak wiemy, współpraca z Niemcami w czasie II wojny światowej. I te kraje tutaj właśnie założyły w 1951 roku Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w której dziś uczestniczymy jako w Unii Europejskiej. I teraz jeszcze kilka słów do zastanowienia się. Ja może nie będę tego bardzo komentowała, bo czasem ważniejsze jest to, abyśmy sami zastanowili się nad pewnymi słowami, które czytamy. W manifestie z Ventotene z 1941 roku jego autorzy napisali: w tym krótkim, niezwykle intensywnym okresie generalnego kryzysu, podczas którego masy ludzkie czekać będą z niepokojem na słowa, tworząc bezładną, wrzącą materię, zdolną przyjąć nowe formy i gotową poddać się kierownictwu ludzi myślących szerszymi kategoriami niż narodowe. Przedstawiciele stanów uprzywilejowanych w dawnym systemie będą bez wątpienia próbować podstępem zduścić ideę tworu ponadnarodowego. Kwestia, która najpierw musi zostać rozwiązana, bez niej bowiem nie jest możliwy żaden postęp, dotyczy ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe. Europa wolna i zjednoczona jest koniecznym etapem do wykorzystania potencjału współczesnej cywilizacji, powstrzymanego na chwilę przez erę totalitarną. Koniec tej ery oznaczać będzie ponowne podjęcie historycznej walki z nierównością i przywilejami społecznymi. Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. To, co zaznaczyłam pogrubiłam kwestię do rozwiązania, brzmi bardzo, no tak historycznie istotnie i złowieszczo. A teraz prawda o ojczyźnie narodowej, od obywatela państwa podporządkowanego. Frantz Fanon, psychiatra, eseista, działacz narodowo-wyzwoleńczy o niepodległość Algierii od Francji. W 1961 roku napisał książkę pod tytułem Wyklęty lud ziemi, w której uznał, że idea wspólnoty narodowej pozwala człowiekowi skolonizowanemu wyprostować się. Napisał w niej między innymi: wyzwolenie narodowe, odrodzenie narodowe, zwrócenie państwa narodowi, dekolonizacja. Dekolonizacja to stwarzanie nowego człowieka. Nie odbywa się ono jednak na mocy siły nadprzyrodzonej. Skolonizowana rzecz, przeznaczyć podkreślenie rzecz, staje się człowiekiem w tym samym procesie, w którym się wyzwala. Mieszkaniec kolonii, który podejmuje się zrealizować jej program, być jego siłą napędową, od wieków był przyzwyczajony do przemocy. Kolonizatorowi nie wystarcza fizyczne ograniczenie za pomocą policji i wojska w przestrzeni skolonizowanego. Kolonizator, czyniąc ze skolonizowanego kwintesencję zła, podkreśla totalny charakter wyzysku kolonialnego. Nie wystarcza mu odmawianie społeczności skolonizowanej jakichkolwiek wartości. Zadowala się stwierdzeniem, że wartości opuściły lub lepiej jeszcze nigdy nie były obecne w skolonizowanym świecie. Tubylec, według kolonizatora, to osobnik całkowicie amoralny, obcy wszelkim normom, negujący wartości. Jest on wrogiem wartości, a zatem jest złem absolutnym. Wartości, zetknąwszy się ze skolonizowanym narodem, stają się zatrute, skażone. Obyczaje skolonizowanego, jego tradycja, mity, zwłaszcza mity, są symbolem tubylczości, a zatem wrodzonego zła. Asymilacja kultury ciemiężcy i uczestnictwo w niej nie odbywa się za darmo. Skolonizowany płaci przyjęciem sposobu myślenia właściwego burżuazji kolonialnej.
koloniach tylko chłopi są naprawdę rewolucyjni. Nie mają nic do stracenia, a wszystko do wygrania. Ja polecam lekturę, jeżeli Państwo jeszcze nie czytali, książki Wyklęty lud ziemi. Oczywiście ona jest niekiedy bardzo rewolucyjna. Niekiedy w niej metody proponowane są współcześnie nie do przyjęcia. Ale zastanowienie się nad kwestią skolonizowania umysłu i próby wyjścia z tego jest jej podstawą i daje bardzo dużo dla nas, nawet współcześnie. I kolejna prawda o czasie narodowej od obywatela państwa podporządkowanego. Jerzy Szewski, polski socjolog, historyk myśli socjologicznej, profesor nauk humanistycznych. W 1997 roku napisał artykuł o narodzie i nacjonalizmie, a w nim między innymi. Cokolwiek stało się z nacjonalizmem w krajach, w których rozwinął się najwcześniej, a także odsłonił w pełni swe mroczne strony, nie stanowi to wystarczającego powodu do stwierdzenia, że jest on tylko czarnym charakterem dziejów najnowszych. Jestem skłonny sądzić, iż grał on i nadal gra w wielu sytuacjach pozytywną rolę, służąc budzeniu ludzkiej godności i zaspokajając potrzebę wspólnoty, które nie jest w stanie zaspokoić ani wzrost gospodarczy, ani demokracja, ani żadne inne skądinąd wielkie osiągnięcie nowoczesnego społeczeństwa. Tym bardziej, że także te osiągnięcia zależą niejednokrotnie od tego, czy mieszkańcy danego kraju chcą być narodem. Nie twierdzę, że nacjonalizm jest zły lecz dobry. Twierdzę jedynie, iż bywa i taki, i taki. I dalej. O narodach i nacjonalizmie można mówić sensownie dopiero wtedy, gdy pierwotny i żywiołowy etnocentryzm ustępuje miejsca świadomemu dążeniu do zapewnienia grupie własnej odpowiedniej pozycji wśród innych grup, które są częściami tej samej ludzkości i grają rolę w jednym i tym samym dramacie historii powszechnej. Proklamacja odrębności i wspaniałości grupy własnej jest tu nie aktem zamknięcia i wyłączenia, lecz próbą jej usytuowania w obrębie szerszej całości, której częściami są inne grupy tego rodzaju. Naród istnieje wśród innych narodów, z którymi współpracuje i lub współzawodniczy czy walczy. Naród ma zawsze globalny punkt odniesienia. Jest jednym z wielu, na jakie dzieli się ludzkość. Ja wiem, że czasem to powiedzenie o Polaku, jeśli jest obywatelem państwa podporządkowanego, jest trudne. Ale myślę, że świadomość, iż tak było i iż tak może być nadal, jest ważna dla myśli o przyszłości. I teraz wreszcie prawda państwa narodu silnego. Tu powiem kilka rzeczy o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Być może część z Państwa to wie, ale być może część nie, a jeśli nie, to i tak warto sobie przypomnieć. Każde dziecko w Stanach Zjednoczonych codziennie, każdy uczeń w każdej szkole, stojąc na baczność twarzą do flagi amerykańskiej, która jest w każdej sali lekcyjnej, z prawą ręką na sercu wypowiada przysięgę wierności fladze. Przysięgam wierność fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz republice, którą symbolizuje. Jeden naród poddany Bogu, niepodzielny, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Jej treść współcześnie nadawana jest przez radiowęzeł dla całej szkoły w jednym czasie. Wyrażana przez każdego Amerykanina stojąc na baczność twarzą do flagi z prawą ręką na sercu, gdy tylko ją usłyszy. Sformułowana w pierwszej wersji w 1887 roku. Obecna wersja pochodzi z 1954 roku. W ten sposób silny naród buduje przywiązanie do swojej flagi i buduje naród właśnie jako jedność. Kolejny, nazwijmy to, dowód ze Stanów Zjednoczonych, czyli prawda narodu państwa silnego. Książka Anne Plas z 1912 roku, ja ją w ogóle przyniosłam tutaj, zebranym pokażę, bo udało mi się ją nabyć i ściągnąć do Polski, czyli Civics for Americans in the Making. To jest taki rozdział, który ma tytuł Naturalization, czyli naturalizacja, czy nadanie obywatelstwa. I na początku tego rozdziału jest fragment wiersza. To też w języku polskim przeczytam. Jedna flaga, jedna ziemia, jedno serce, jedna ręka, jeden naród. Na zawsze. 1862 rok. I co ciekawe, jest właśnie w tym rozdziale naturalizacja. Jak Państwo widzą, tu zrobiłam kopię
takiej strony. Mr. Poland is admitted as an American citizen. Czyli pan Polska jest uznawany za obywatela amerykańskiego. I pan Polska z podniesioną prawą ręką wypowiada za urzędnikiem rotę przysięgi, ponieważ sąd zdecydował, że on będzie dobrym amerykańskim obywatelem. I przysięga. Moją intencją jest zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych i całkowicie i na zawsze wyrzec się wszelkiej lojalności i wierności jakiemukolwiek zagranicznemu księciu, potentatowi, państwu lub suwerenności, której jestem teraz poddany. Jest moją intencją stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Moglibyśmy pomyśleć, że to jest przeszłość, ale tak nie jest. Do dziś przysięga wierności Stanom Zjednoczonym jest wymagana na mocy prawa federalnego od wszystkich imigrantów, którzy chcą zostać naturalizowanymi obywatelami USA. I cóż przyrzekają do dzisiaj? Niniejszym pod przysięgą oświadczam, iż całkowicie i zupełnie wypowiadam i wyrzekam się wszelkiego posłuszeństwa wierności jakiemukolwiek obcemu księciu, potentatowi, państwu lub suwerenności, którego byłem dotychczas poddanym lub obywatelem. Będę popierał i bronił konstytucji i praw Stanów Zjednoczonych Ameryki przed wszystkimi wrogami, zarówno zagranicznymi, jak i krajowymi. Że będę żywił prawdziwą wiarę i lojalność wobec tego. Że będę nosić broń w imieniu Stanów Zjednoczonych, gdy będzie to wymagane przez prawo. Że będę pełnił służbę cywilną w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, gdy jest to wymagane przez prawo. Że będę wykonywał pracę o znaczeniu narodowym pod kierownictwem cywilnym, gdy jest to wymagane przez prawo. Oraz że przyjmę ten obowiązek dobrowolnie, bez żadnych mentalnych zastrzeżeń lub zamiaru uchylania się. Tak mi dopomóż Bóg. My nie mamy takiej przysięgi, gdy ktoś otrzymuje obywatelstwo polskie. To był długi wstęp, ale teraz możemy przejść do kwestii tożsamości narodowej Polaków w XXI wieku. Kilka słów od strony koncepcyjnej, a później pozwolę sobie przejść do wyników badań, ponieważ one będą dla nas najważniejszym początkiem dyskusji. Tożsamość narodu, czy też narodowa, to nie jest tożsamość jednostki. Tożsamość narodowa ma dwa wymiary, czyli zbiorowej tożsamości narodowej i indywidualnej identyfikacji narodowej. Czym jest tożsamość narodu? Jest to zbiorowa samowiedza i samookreślenie oraz obraz własny i cała zawartość treść samowiedzy, które są podzielone przez członków zbiorowości nazywających siebie łącznie narodem i podzielających metaświadomość my naród. Zbiorowa tożsamość narodu jest kształtowana i przekształcona w ciągu historii. Jest refleksyjna i intersubiektywna, podzielana i tworzona przez członków narodu, ale posiada trzon, który daje członkom narodu poczucie jego ciągłości pomimo świadomości zachodzących w nich zmian. Treścią tożsamości narodu jest kultura narodowa. Jej trzonem zaś jest kanoniczna twórczość literacka i artystyczna. Miejsca jako element ojczyzny, centrum oraz naczelne wartości i symbole, o czym pisała Antonina Kłoskowska. Podstawowym symbolem narodu jest nazwa własna, wybierana lub zachowana z przeszłości, aby dać wyraz odrębności narodu. Drugim jest flaga. Już Państwo widzieli w Stanach Zjednoczonych, jak ta flaga jest istotna. Naród nowoczesny opiera się na koordynacji kulturowej, edukacji budującej naród, narodowej lojalności, rozwoju kultury narodowej, politycznym i masowym charakterze, biurokratycznym modelu państwa realizującym interesy narodu. Naród jest źródłem legitymizacji władzy państwowej, a nie instrumentem władzy legitymizowanej na inne sposoby. Naród jest w państwie narodowym suwerenem, a nie rządzoną przez elity biurokratyczne masą. Naród jest to zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, stanowiącą wspólnotę idei, której celem jest obrona interesów narodu. Każda świadomość narodowa obejmuje zaś wyobrażenie określonego terytorium jako ojczyzny narodu, które obejmuje wiele miejsc o znaczeniu symbolicznym, wiedzę o wspólnej przeszłości historycznej, wiedzę o swoistej kulturze narodowej i własne państwo, realne we wspomnieniach lub aspiracjach. Tutaj to wskazał Jerzy Szacki. Naród opiera się na więzi moralnej, która ma cztery podstawowe składniki, czyli zaufanie, lojalność, solidarność i wzajemność, oraz rozciąga się na ludzi, których nie znamy, ale których włączamy do kategorii my, naród.
Benedict Anderson napisał, że naród jest wspólnotą wyobrażoną. Ale to jest właśnie jego siła. To, że pomimo, że siebie nie znamy i nigdy, dużej części nie poznamy, to jednak włączamy się nawzajem do kategorii my naród. Naród istnieje w umysłach swoich członków, jego wspólnota. Więź moralna jest najwyższą formą relacji międzyludzkich. Zatem naród to zbiorowość ludzi połączonych kulturą, językiem, ojczyzną, historią polityczną i świadomością narodową. My to ci, których obdarzamy zaufaniem, wobec których postępujemy lojalnie, których sprawy nas solidarnie obchodzą i wobec których odczuwamy powinność wzajemności. Tutaj profesor Piotr Sztompka. No właśnie, tożsamość jednostki. Tożsamość jednostki, czyli indywidualna, czyli każdego z nas, jest to kształtowane i przekształcane w ciągu życia własne, wewnętrzne poczucie ciągłości, identyczności pojedynczego człowieka, integrujące elementy tożsamości, nabywane w ciągu życia oraz strzeżone, jak napisał Erik Erikson, wybitny pedagog, oraz strzeżone przez zainstalowane trwałe bożki ideały. Tożsamość jednostki jest trwałym poczuciem własnego siebie, które nie może istnieć bez ciągłego doświadczania świadomego ja i które stanowi nominalne, czyli sakralne, nadprzyrodzone centrum egzystencji, ale ostatecznie wyewoluuje w tożsamość psychospołeczną. Tożsamość jednostki ujawnia się w odpowiedzi na pytanie, kim jestem. W tożsamości jednostki integrowane są jej cielesne możliwości, osobiste potrzeby libidalne, preferowane umiejętności, ważne identyfikacje, sprawne mechanizmy obronne, skuteczne sublimacje i stale wykorzystywane role. Całkowita tożsamość jednostki składa się z jej częściowych identyfikacji składowych. Jednym z mechanizmów służących podtrzymywaniu poczucia bezpieczeństwa jest zjawisko identyfikacji z rolą społeczną. Rola społeczna zakotwicza rozpływające się poczucie tożsamości. Konkretne zasady roli społecznej bronią jednostkę przed poczuciem dezintegracji ja. Odpowiedź na pytanie, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, kim mam być i jaki mam być, jak mam się zachowywać, jest łatwiejsza dzięki przyjęciu i wypełnianiu roli społecznej. I jeszcze kilka informacji o tożsamości jednostki. Tożsamość jest dla jednostki ludzkiej podstawową zasadą organizacyjną. Zapewnia jej poczucie ciągłości wewnątrz siebie i w interakcjach z innymi oraz ramę odróżniania się od innych, co pozwala jednostce funkcjonować niezależnie od innych. Ja zachęcam do też myślenia o tych różnych zasadach tożsamości w perspektywie troszeczkę tożsamości narodowej. Tożsamość jednostki wyewoluuje ze świadomego ja, czyli z jaźni. Jaźń zaś jest to świadomość samego siebie, zdolność uczynienia się przedmiotem dla własnej refleksji i oceny. Jednostka kształtuje jaźń w toku interakcji z innymi. Inni, społeczeństwo są nam niezbędni, aby jaźń się ukształtowała. Jest bardzo istotne pojęcie jaźni odzwierciedlonej. Jaźń jako wizja samego siebie, samoocena jest zbudowana w oparciu o reakcje, jakie ludzie napotykają ze strony partnerów interakcji. Inni ludzie dostarczają nam zwierciadło, w którym się przeglądamy, poprzez co kształtujemy własną jaźń. Tożsamość jednostki, indywidualna, społeczna i kulturowa, powstaje na najwyższym poziomie wszystkich poziomów neuronalnych, integrowanych przez umysł i jest właściwa tylko dla mózgu człowieka. Dlatego musimy stwierdzić, że odebranie człowiekowi tożsamości to odebranie mu godności jednostki ludzkiej. Tak chciałam bardzo szybciutko powiedzieć, bo neuropsychologia współcześnie dostarczy nam bardzo wielu faktów dotyczących tożsamości jednostki. Nie będę tego bardzo dokładnie omawiała, ale tożsamość, jak powiedziałam, po pierwsze potrzebuje mózgu jego aktywności. W oparciu o aktywność mózgu powstaje świadomość, następnie samoświadomość, metaświadomość. Na tej podstawie rodzi się własne ja, czyli jaźń, i dopiero tutaj wyłania się tożsamość człowieka. Jako subiektywne ja o podstawie neuronalnej, jako najwyższy poziom rozwoju mózgu obecny tylko u ludzi. Zdrowy człowiek wie, kim jest. U człowieka z uszkodzonym mózgiem mogą wystąpić zaburzenia tożsamości. Wówczas nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim jest. Zaburzenie tożsamości indywidualnej, społecznej, kulturowej jednostki prowadzi do rozpadu systemu ja, rozpadu systemu wartości, nawet utraty zdolności oceny tego, co piękne, a co brzydkie.
To bardzo polecam Państwu książkę o neuropsychologii tożsamości. No właśnie, identyfikacja narodowa jednostki. W odniesieniu do jednostki błędnie jest używanie pojęcia tożsamość narodowa. Należy pytać o miejsce, rolę i funkcję narodowej identyfikacji i przyswojenia narodowej kultury w całej totalnej tożsamości człowieka. Określenie identyfikacji narodowej jest, jak pisze Antonina Kłoskowska, sprawą stosunkowo prostą. Może wyrazić się ona w formie bezpośredniej deklaracji, będącej odpowiedzią na postawione pytanie o narodowość. Choć miejsce identyfikacji narodowej jest całej tożsamości jednostki, nie tylko jest zróżnicowane indywidualnie, ale zależy od sytuacji życiowej człowieka i całej jego narodowej zbiorowości. W skrajnych przypadkach identyfikacja ulega wręcz radykalnej zmianie. Liczne są przykłady jej niepewności, często bywa w stanie utajenia, mimo czego może się wyraźnie zamanifestować w zmiennych warunkach. Metodą socjologiczną, którą ja zaraz Państwu przedstawię przeprowadzone badanie za jej pomocą, czyli metodą socjologiczną ilościową rozpoznania narodu, jego istnienia, jest zidentyfikowanie zbiorowości ludzi, którzy spontanicznie deklarują określoną autoidentyfikację narodową, czyli spontanicznie zaliczają swoje ja do konkretnej kategorii menaryt. Ta zbiorowość następnie może odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. No właśnie. I teraz przejdę do wyników badań moich własnych z zeszłego roku, z maja 2023 roku, w którym zadałam, są to badania reprezentatywne na próbie tysiącosobowej. Reprezentatywne, to znaczy mówimy o całym społeczeństwie, plus minus 3,1%. Zadałam następujące pytanie. Jeśli tożsamość to odpowiedź na pytanie, kim jestem, to proszę wskazać od 1 do 4 określeń, które są Pana, Pani odpowiedzią na pytanie, kim jestem. I tak jak Państwo widzą tutaj na slajdzie, to jest pierwsza, najważniejsza autoidentyfikacja. To spróbuję tu powiem króciutko, a dłużej zatrzymam się przy kolejnym slajdzie. Pierwsza, najważniejsza identyfikacja dla 36% naszego społeczeństwa to kobieta, mężczyzna. 16% Polak, Polka, patriota. Tylko 16%. Rola rodzinna. Mama, tata, rodzic, mąż, córka, syn, babcia, żona, brat. 15%. I wreszcie człowieczeństwo. Człowiek, osoba, istota rozumna. 15%. I inna, które zaraz przedstawię. 18%. I teraz slajd, który jest chyba jeszcze ważniejszy. On mówi o wszystkich autoidentyfikacjach. Tak jak Państwo widzą, ja zapytałam o maksymalnie 4 samookreślenia. Mogli Państwo powiedzieć, że to może mało, że może na 5. miejscu obywatele powiedzieliby, że Polak, Polka. Ale tak by nie było, bowiem do 4 samookreśleń doszło tylko kilka osób. Tak jak tu Państwo widzą, te wyniki nie sumują się do 100%, bowiem respondent mógł podać do 4 określeń tożsamościowych i podano 1450. Gdyby każdy podawał po 4, mielibyśmy 4000. Zatem wszystkie autoidentyfikacje. 57% społeczeństwa utożsamia się jako kobieta lub mężczyzna, czyli to jest autoidentyfikacja z płcią. Drugie najważniejsze autoidentyfikacja to rola rodzinna. 25% naszego społeczeństwa. Mama, tata, rodzic, mąż, córka, syn, babcia, dziadek, żona, siostra, brat, partnerka, wdowa, narzeczony. Naród, Polak, Polka, patriota. Ale ja zaraz przedstawię to jeszcze, rozbiję tą kategorię. 20%. I wreszcie człowiek, człowieczeństwo. Człowiek, osoba, istota rozumna. 19%. 24% inna autoidentyfikacji. Oczywiście zachęcam do zastanowienia się nad własną odpowiedzią na to pytanie. I teraz dane szczegółowe. Tak jak Państwo widzą, już powiedzieliśmy, tutaj są te wszystkie autoidentyfikacje, ponieważ to jest najważniejsze. Płeć już omówiliśmy, rola rodzinna w rozbiciu. Widzą Państwo, najczęściej pojawia się mama, dobra matka, tata, rodzic, mąż. Co ciekawe, już mąż jest częściej niż żona. Myślę, że panie częściej go identyfikują się z rolą mamy. No i narodowość, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania.
narodowość polska i patriotyzm, które połączyłam w jedną kategorię. Polak, Polka to tylko 13,3% społeczeństwa polskiego. Patriota 6,8%, no to jeszcze mamy polską kobietę. Możemy to włączyć do Polak, Polka, czyli wtedy będziemy mieli 14% społeczeństwa, które utożsamia się z byciem Polką lub Polakiem. Człowieczeństwo, już wskazywaliśmy. Kolejną kategorią jest rola na rynku pracy. Tutaj mamy różne role. Emeryt, emerytka, student, studentka, osoba pracująca, różnego rodzaju zawody, przedsiębiorca, rolnik, gospodarz, uczeń, pracodawca, informatyk, psycholog, chemik, człowiek pracujący w teatrze, górnik, osoba poszukująca pracy, osoba na początku kariery zawodowej. Widzą Państwo, w jaki sposób tutaj osoby się identyfikują. Kolejną grupą są cechy osobowe, czyli tutaj osoby Polacy identyfikują się poprzez bycie ambitną osobą, dobrym człowiekiem, wartościową osobą, altruistą, pracowitą osobą. Tego typu określenia tożsamościowe poprzez cechy osobowe. Wiara. Niestety tutaj mamy 3,5% tylko społeczeństwo identyfikuje się w ramach tej spontanicznej samoidentyfikacji z wiarą. Bycie sobą 3,5%, rola publiczna jeszcze mniej, nienarodowość, obywatel świata 0,3%, Europejczyk, Europejka 0,7%, Ślązak, czyli ta tożsamość regionalna, poprzez swoje hobby, inne relacje, ateizm, stosunek do własności. Co ciekawe, tak jak wskazywałam i wskazuje neuropsychologia, tożsamość jest najwyższym poziomem rozwoju neuronalnego. I widzimy, że większość Polaków w jakiś sposób opisuje siebie w ramach swojej tożsamości. A ja tu Państwu, przepraszam, nie przesunęłam tych innych tożsamości. To jest bardzo ważny slajd. Tożsamość kobiet, mężczyzn i najmłodszych dorosłych w społeczeństwie Rzeczpospolitej. Czyli główna autoidentyfikacja odpowiedzi na pytanie, kim jestem, powyżej 10%, to są te cztery autoidentyfikacje. Tożsamość kobiet. 55% kobiet utożsamia się z kobietą. Prawie 30, właśnie 9% z rolą rodzinną. Z mamą prawie 14%. Człowiek, osoba 20% i Polka, patriotka 18%. Tożsamość mężczyzn w Polsce. Mężczyzna 57, prawie 58%, Polak, patriota 22,3%, rola rodzinna prawie 20%, tata prawie 10%, człowiek, osoba 18%. Najmłodsi dorośli, którzy są dla nas najbardziej istotni w perspektywie myślenia o przyszłości, czyli osoby w wieku 18-24 lata. One utożsamiają się czy identyfikują poprzez rolę rodzinną, tak głównie syn, córka, płeć, Polak, Polka, patriotka, patriotka, patriota 12%, chrześcijanin i człowiek, osoba. To jest slajd, który prezentuje tak naprawdę bardzo trudną sytuację, z którą mamy do czynienia, gdy myślimy o tożsamości narodowej Polaków w XXI wieku. Spontaniczna identyfikacja narodowa w społeczeństwie polskim. W pierwszym rzędzie widzą Państwo odsetek osób ze spontaniczną identyfikacją narodową, czyli samodzielnie w odpowiedzi na pytanie, kim jest odpowiadający Polak, Polska, mają cztery możliwości samookreślenia. Ogółem 13,6%. To wśród kobiety, mężczyźni, tutaj nie widzimy wielkiej różnicy, prawda? Zauważają Państwo. Ale jest dramatycznie, gdy spojrzymy na wiek. W grupie wiekowej 18-24 lata 3,66% tak odpowiedziało Polak, Polka. W grupie 25 lat 34 lata niecałe 11%. W grupie osób w wieku 35-49 lat 16%, 50, 64 lata 13%, troszkę ponad, 65 lat i więcej, troszkę ponad 15%. Widzą Państwo, że ta identyfikacja narodowa rośnie wraz z wiekiem, ale w tym młodym pokoleniu jest bardzo niska. W drugim wierszu widzą Państwo odsetek osób ze spontaniczną identyfikacją narodową w społeczeństwie polskim, a tu dodałam jeszcze patriotę.
czyli w odpowiedzi na pytanie, kim jestem, odpowiadają Polak, Polka, patriota. I tutaj ogóły mamy 20,44%. Są wśród kobiet troszkę mniej, 18,7%, a wśród mężczyzn troszeczkę więcej, 22,3%. Ale znów w tej najmłodszej grupie jest to najniższy odsetek, 12,2% najmłodszej grupie wiekowej. W grupie troszkę starszych, dorosłych, czyli nadal bardzo młodych, 25-34 lata, niecałe 15%. Troszkę dojrzalszy dorośli, 35-49 lat, 21%. Dojrzali dorośli, 20%. I wreszcie seniorzy, 25%. Najwyższy odsetek osób, które się czują spontanicznie i o tym mówią, Polakiem, Polką, patriotą. Kolejna rzecz, która mówi o naszej sile, tożsamości narodowej, się naszego narodu, czyli istotność powodzenia Polski. W odpowiedzi na pytanie, co jest dla Pana, Pani najbardziej istotne wśród następujących wartości? Można było wybrać jedną. Powodzenie Polski, powodzenie Unii Europejskiej, powodzenie ludzkości, powodzenie innego państwa. Nie jest to dla mnie w ogóle istotne i trudno powiedzieć. Widzą Państwo, że w społeczeństwie polskim 38% Polaków, plus minus 3%, tak jak Państwo dobrze pamiętają, wskazuje, że powodzenie Polski jest dla nich najważniejsze. Ale prawie tyle samo, patrząc przez kwestię tego możliwego błędu statystycznego, powodzenie ludzkości jest ten sam odsetek, 38,2%. Powodzenie ludzkości Unii Europejskiej, prawie 10%. Powodzenie innego państwa, 4,4%. Gdy spojrzymy na płeć, to tutaj widzimy niewielkie różnice. Dla mężczyzn powodzenie Polski jest troszkę bardziej ważne niż dla kobiet w Polsce. Znowu dla pań, dla Polek. Bardziej ważne jest powodzenie ludzkości niż dla Polaków, dla mężczyzn w Polsce. A znowu, gdy spojrzymy na wiek, i to jest coś bardzo trudnego w perspektywie, tak jak już wskazywałam na poprzednim slajdzie, dla młodych Polaków, dla tych najmłodszej grupy, która dopiero co skończyła szkołę lub jest na jej ukończeniu, czyli 18-24 lata, dla nich, prawie dla nich 70% z nich najważniejsze jest powodzenie ludzkości. Powodzenie Polski jest ważne tylko dla 16%, powodzenie Unii Europejskiej 6%. W grupach wiekowych 25-34 lata także najważniejsze jest powodzenie ludzkości, później powodzenie Polski, następnie powodzenie Unii Europejskiej i powodzenie innego państwa. W grupie wiekowej 35-49 lat znów, i tu nawet silniej, powodzenie ludzkości jest najważniejsze, 44%, powodzenie Polski 32%, powodzenie Unii Europejskiej prawie 12% i powodzenie innego państwa. W grupie wiekowej 50-64 lata najważniejsze jest powodzenie Polski, tutaj 44%. Tej grupy wiekowej tak wskazało. Następnie powodzenie ludzkości 30%, powodzenie Unii Europejskiej 11% i powodzenie innego państwa prawie 7%. I w grupie 65 lat i więcej, dla tej grupy wiekowej najistotniejsze jest powodzenie Polski 53%, następnie powodzenie ludzkości 27% i powodzenie Unii Europejskiej 7%, powodzenie innego państwa 4%. Już ostatni slajd z moich badań, czyli patrioci w społeczeństwie polskim, bo to, co przed chwilą prezentowałam, to było coś spontanicznego. Spontanicznie Polacy opowiadający, czy utożsamiają się z narodem. Ale zapytamy, czy uważa się pan, pani za patriotę? To już, jak państwo widzą, 75% naszego społeczeństwa w zeszłym roku mówiło tak, jestem patriotą. A tylko 25%, też ktoś może powie, aż 20%. Nazywam to kategorią niepatriota, choć wiemy, że w języku polskim takiego przymiotnika nie ma, ale może trzeba zacząć używać. Jak widzą Państwo, w tym wykresie 34% z nas uważa się zdecydowanie, że są patriotami, czują silną więź z Polską, a 41%, że raczej tak, raczej uważają się za patriotów. 14% ani tak, ani nie. Prawie 8 raczej nie.
A 2,37% zdecydowanie nie czują silnej więzi z Polską. I po tym wszystkim, co przedstawiłam w trakcie mojej prezentacji, dwa ostatnie slajdy podsumowania i wstępu do dyskusji. Na rzecz polskiej tożsamości narodowej w XXI wieku. Wyzwania. Niski odsetek obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy posiadają spontaniczną autoidentyfikację jako Polak Polski. 13,6%, co widzieli Państwo przed chwilą na slajdach. Bardzo niski odsetek najmłodszych dorosłych obywateli, czyli 18-24 lata, którzy posiadają spontaniczną autoidentyfikację jako Polak Polka. Niecałe 4%. Trudna przeszłość Polski. Królestwo Polskie, jak wiemy, od 1966 roku, jak możemy przyjąć, i jego różne losy. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Tutaj zaczęłam od tej kwestii imperiów, narodów wielkich, które są imperialnymi i które trwają około 250 lat, przechodząc przez wszystkie fazy. Zatem imperium trwające od 1569 roku do 1795. Doświadczenie tchórzostwa, politycznej impotencji, zdrady elit i upadek imperium. Następnie okres kolonizacji. Bardzo nie lubimy tego pojęcia. Nazywamy to rozbiorami. Ale literatura już coraz częściej wskazuje na, że należy ten proces, ten czas nazywać kolonizacją, po to, aby być świadomymi skutków tego czasu. Czyli w latach 1795-1918 kolonizacja przez Prusy, następnie Niemcy, byli zjednoczeni w XIX wieku, Rosję i Austrię. W latach 1945-1989 przez ZSRR. Wyzwanie, pomieszanie wartości, rozstanie znaczeń i przyzwyczajenie elit do obcego hegemona jako integralna część współczesnej polskiej kultury. To wskazanie profesor Ewy Thompson, która pracuje w Stanach Zjednoczonych, ale jest Polką z pochodzenia i też zachęcam do poczytania jej różnych opracowań. Remedium. Ja remedium nie podam, ale chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali, się nad tym zastanawiali. Pozwolę sobie przytoczyć cytat z tej takiej bardzo małej książeczki, którą też przyniosłam, Cykl życia imperium Johna Bagota Glaba, który nie jest o Polsce. Jest o Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku. Ale jak bardzo pasuje do nas. Jeśli naprawdę chcemy pokoju i rezygnacji z przemocy, musimy być silni, żeby nas słuchano. Nasza obecna sytuacja jest jednak inna. Nikt nie słucha naszych przestrug z powodu naszej słabości. Jednak nadal próbujemy mówić innym, jak mają postępować, tak jakbyśmy byli patriarchą wszystkich narodów. W ten sposób możemy narazić się tylko na niechęć i pogardę. Z porad oferowanych przez słabych rzadko się korzysta. Polacy. Jesteśmy narodem starym. Mamy ponad 1000 lat. W XXI wieku, to już jest moje przemyślenie do dyskusji i rozpoczęcia rozmowy między nami. Nie chodzi o obronę polskiej tożsamości narodowej, ale o zryw do niej, o nowe, ciepłe relacje między Polakami, o poznanie się wzajemne i stworzenie ducha koleżeństwa i wzajemnej dumy z pracy, konstruktywne nastawienie do ciężkiej pracy, rozpoczynanie nowych i odważnych przedsięwzięć, odrzucenie kłótni, które dzielą naród, odrzucenie krzywdzenia drugiej części narodu, ponieważ tak teraz funkcjonujemy, o działanie wszystkich na rzecz ojczyzny, o dyskusjach, wspólnych osiągnięciach i trudnościach, o przywództwo przynoszące obowiązki, a nie przywileje, o konstruktywnych liderów, którzy będą w stanie rozbudzić w narodzie nową energię i entuzjazm, o wiarę, że wspólny trud, krew, pot i łzy przyniosą dobre jutro. W XXI wieku nie chodzi o obronę narodu w fazie upadku, ponieważ tak jak imperia mają fazę upadku, to prawdopodobnie narody też mają takie fazy. Ale odzyskanie witalności potrzebnej do nowego zrywu, do fazy zdobywców i rozwoju gospodarczego.
Dziękuję bardzo. Musimy w tej chwili tylko wyjść z prezentacji i przejść Może na. doktor Artur Bartoszewicz nam tu pomoże. Muszę przenieść na. Ja tak może kończąc. I teraz zapraszamy do dyskusji. Mam nadzieję, że poszukamy razem remediów. Ja mam dużo w głowie. Oprócz przede wszystkim liderów, którzy rozbudzą w naszym narodzie energię. Przekazuję głos panu przewodniczącemu naszego spotkania. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabieranie głosu. No i myślę, że wystąpienie było bardzo cenne z wielu względów, że przedstawiło historyczne spojrzenie i takie oparte na własnych doświadczeniach, przemyślenia i wyniki badań. Tutaj rodzi się szereg takich drobnych pytań, niezależnie od tych dużych, ale ktoś z Państwa może chciałby zabrać głos, czy ktoś z osób będących na łączach? Nie widzę. Czy wobec tego ktoś na sali by chciał? Ja proszę bardzo, najpierw bardzo proszę. Gdyby można. Bardzo proszę, gdyby można było podejść nawet tutaj, bo to byłoby. A ja z kamery zostawię. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. No, z niej wyłania się tak niepokojące wnioski. Okazuje się, że być może wychowanie młodzieży nie spełniło tych oczekiwań, które byśmy mieli, tak? W porównaniu z wychowaniem drugiej RP, to widać, że tutaj są znaczące deficyty. I no, może to niepokoić, bo jednak sytuacja w otoczeniu Polski się pogarsza. No, drugi wniosek. Cały czas przeżywamy syndrom narodu podbitego, jakiś syndrom sztokholmski. No, nie wiem, czy też nie jest tak, że po prostu właśnie ten okres zaborów, okres kolonializmu, no też jakby nie sprzyja wierze w siebie, wierze w swoje państwo, wierze w swoją kulturę. Tak? Mamy w tej chwili problem z kulturą imitacyjną. Bardzo mało rzeczywiście jest czegoś, co można łączyć z Polską. Patrzymy na muzykę. Prawda? Ta muzyka to są kopie różnych nurtów muzycznych przychodzących do nas z zewnątrz. Niestety to samo jest ze sztukami pięknymi, a także niestety i z literaturą. No, jesteśmy w trudnej sytuacji, chociaż wydaje mi się, że i tak w lepszej niż przed pierwszą wojną światową, kiedy na wielu obszarach Polska się wycofywała, a tych takich aktywnych działaczy narodowych, to można, nie wiem, no to może było 1000, może nawet mniej. Jednak swoją siłą, woli, jakąś determinacją, no, kiedy były sprzyjające warunki, udało się im
odbudować drogę własną. No, ale to tak, znaczy jesteśmy na jakimś zakręcie. No, rzeczywiście te wnioski to są takie niepokojące, nawet to się nie dają niestety. Zagadnień jest tak dużo, że trudno to ogarnąć jakoś, prawda? Ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te wyniki statystyczne, to one są rzeczywiście bardzo niepokojące, ale jednocześnie patrzę na nie również jakby od strony pozytywnej, czyli dają wskazanie co do kierunków działania, prawda? I to w jakimś sensie, pokrywa się z moją oceną. Miałem spotkanie kilka dni temu na temat koncepcji tworzenia Centrum Kultury w Warszawie, ale z myślą o tym, żeby to było, takie centrum, które ma jakąś sieć swoją w Polsce, prawda? I współpracuje między tymi różnymi placówkami. I też mówiliśmy właśnie o kwestii tożsamości jako kluczowej do zagadnienia. I ja w związku z tym, odnosząc się jakby po części do tego, też jakby się podzielę tą wymianą. Ja zapisałem takie cztery osiowe zagadnienia, które według mnie są bardzo, bardzo ważne. To jest kultura i tradycja polska, ale z podziałem na tradycję lokalną i regionalną. W kontekście tego Centrum Kultury ja sugeruję, żeby prezentować ten dorobek kultury regionalny i lokalny, żeby zobaczyć, jakie to jest wielkie bogactwo, bo myślę, że my mamy generalny problem z obrazem Polski. Tak? To jest jeden z największych problemów, obraz Polski wśród tych poszczególnych grup wiekowych. I no, wydaje się, że on w każdej z tych grup, zresztą te badania to jakoś pokazywały, prawda? Jest różny. Tak? Pytanie dlaczego? Tak? Pytanie dlaczego? I od razu chcę powiedzieć o jednym, mianowicie, że wydaje, znaczy w tym ostatnim okresie tak zwanej transformacji, czyli po 1989 roku, zrobiono tak wiele złego, że to po prostu aż dech zapiera. Czyli zamiast jakby odkrycia prawdy, pokazania siły polskiego narodu, jakby to próbowano zasłonić, prawda? Czyli pokazywano nam obce modele, które w ogóle nie pasują do polskiej kultury. Ja nie chcę tu, że mogę tu mówić na temat Ameryki, bo jestem z nim bardzo związany, prawda? I mam rodzinę, tam połowę rodziny w Stanach Zjednoczonych, więc jakby obserwuję to na co dzień. Prawda? W każdym razie to, co mnie bardzo jakoś uderza, to zły obraz, właśnie nieprawdziwy obraz Polski, począwszy od czasów, znaczy patrząc na najbliższy, na ten ostatni okres, prawda? Czyli 30 te lat, prawda? Co się wydarzyło, prawda? I co nam wtłoczono, prawda? Czyli na miejsce naszego sposobu myślenia wtłoczono nam myślenie nam obce, tak naprawdę. Myślenie nam obce. Tu jest odpowiedź, wydaje się, po części, dlaczego tak zdezorientowane jest młode pokolenie. Prawda? No bo ono nie wyrosło, nie wyrastało na gruncie polskiej kultury, na polskiej tradycji, na polskim myśleniu, tylko na tym, że tak narzucony nam z zewnątrz. To, co wydaje mi się bardzo ważne na odkłamania czy pokazanie tego bardziej rzeczywistego obrazu Polski, trzeba sięgnąć nie aż tak bardzo daleko, ale sięgnąć do czasów PRL-u. Tak?
Może Państwu to się wydać zaskakujące, ale zaraz uzasadnię. Poza tym, że byliśmy zniewoleni, prawda, przez aparat komunistyczny, to nie zapominajmy o tym, że to był czas budowania. I to nie komuniści budowali, tylko my, obywatele, budowaliśmy to. Ja pochodzę z rodziny. Mój ojciec był inżynierem budowniczym fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. Prawda? Budowano wszystko od podstaw. Kadrami polskimi, prawda? Rosyjskimi czy sowieckimi maszynami, które ciągle psuły. Prawda? Ale co? Ale myśmy to zbudowali. My jesteśmy narodem budowniczym. Jak ja dzisiaj rozmawiam z młodym pokoleniem i mówię im, jaki potencjał gospodarczy miała Polska do lat 70., tam przełomu lat 80., to oni są po prostu oszołomieni. Ja pracowałem zaraz po zakończeniu uczelni, no, pomijam tam krótki jakiś staż w Instytucie Koniunktur i Cen. Był taki Instytut Koniunktur i Cen przy Ministerstwie Finansów, tutaj na Świętokrzyskim. No, mój promotor mnie tam skierował. W czasie pełnej komuny. Tak? Analizowana była sytuacja w świecie. Tak? Jak podjąłem pracę w centrali Polimex Sekop, największa centrala handlu zagranicznego w Polsce, Polska, i w której sprzedawaliśmy kompletne obiekty przemysłowe, fabryki do Chin. To jak ludzie to słyszą, to mówię, to chyba jakieś normalne. My do Chin fabryki? No tak. Tak było. My sprzedawaliśmy polskie fabryki do Chin. I to jest czas PRL-u. Polska, mapa Polski, to jest mapa, jedna wielka mapa przemysłu. Ja, drugi jakby etap mojego pracy zawodowej, przyszedłem do Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego, który obsługiwał jakby od strony wzornictwa i ukierunkowania cały przemysł lekki. To była potęga. Nie wiem, czy w świecie był drugi taki przemysł, tak zorganizowany jak polski przemysł lekki. Proszę Państwa, my wywodzimy się z takiego kraju. I co z nas zrobiono po 89 roku? Co z nas zrobiono? Nieudaczników, jakiś siedmiogród. Przecież to jest jakaś... No, jak możemy w związku z tym, nie dając tego przekazu młodemu pokoleniu, oczekiwać, że ono będzie chciało się identyfikować z Polską? To dla mnie jest oczywiste. Z czym się mają identyfikować? Bo nie ma się z czym identyfikować. To, co nastąpiło po 89 roku, to nie ma nic naszego. Prawda? No co, z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, czyli grabieży Polski, mają się identyfikować? Prawda? I teraz w związku z tym, podsumowanie, to, co wydaje mi się szczególnie ważne, to jest dialog pokoleń. Czyli jeżeli jeszcze to pokolenie, które jakby sięga pamięcią, doświadczeniem tamtego czasu, a pamiętajmy, że pokolenie, które pamięta tamten czas, to jest pokolenie, które tak naprawdę sięga nie tylko do czasu PRL-u, tylko przedwojennego. Bo ci, którzy budowali w PRL-u Polskę, to byli ci, którzy przecież nie w czasach komunistycznych wyrastali, tylko wyrastali w Polsce przedwojennej. Tak? W związku z tym dialog pokoleń jest według mnie sprawą o ogromnym znaczeniu. Czyli kultura, pokazanie Polski, polskiego dorobku, mapy Polski, jak ona wyglądała, ta niedaleka. Tak? Bo jak się sięgnie bardzo daleko, no to by to było tam 200 lat temu, Polska była potęgą, prawda? No ale to by było dawno. A ja mówię o okresie powojennym. W sytuacji, kiedy wymordowane 6 milionów, co to państwo, to była 6 milionów Polaków, ograbiona Polska doszczętnie,
I popatrzmy, w jakim potencjale gospodarczym byliśmy w latach 70. To musi być pokazane. Jeżeli się tego nie pokaże, to my nie mamy do czego się jakby odwoływać i jakby przekonywać. Tak? Jeszcze raz kończąc, jesteśmy narodem budowniczych, którzy postawiliśmy od podstaw przemysł. I to pani na końcu propozycja, że my musimy to zrobić, to musimy to zrobić. Czyli sięgnąć po nasze korzenie budowniczych i budować na nowo Polskę, na polski przemysł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po tym wystąpieniu to trudno do spraw szczegółowych przechodzić, więc dlatego nie wiem, czy chciałaby pani zabrać głos. Proszę bardzo. Pani przewodniczący, ja się tutaj zgadzam z oboma panami, którzy wystąpili. Główny problem jest to, że nawet coraz bardziej uświadamiamy sobie, co jest problemem. Widzimy to skolonizowanie w kulturze. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w historii sztuki przeczytałam o tym problemie, to byłam zrozgotana, że to jest niemożliwe, że nasza kultura była także skolonizowana. Młodzi, którzy nie mają się właśnie z kim, z czym identyfikować, bo im tego nie pokazaliśmy. A nam to zniszczono. A teraz ja pokazywałam, staram się pokazać coś, co jest w innych państwach, czy w Ameryce. Tam dzieci się identyfikują z podstawowymi rzeczami. Znaczy z flagą, z nazwą, z republiką. Potrafią złożyć przyrzeczenie. Ja rozumiem budowanie czegoś pogłębionej wiedzy o kulturze. Ale wszystko zaczyna się od samego początku, od szacunku dla matki, ojca, dla ziemi, dla tradycji, ale też tej flagi. A nie potrafimy sobie wyobrazić tego, żeby na przykład byłam harcerką i myśmy mieli przyrzeczenie harcerskie. Ja byśmy powiedzieli teraz, że dzieci mają mówić jakąś rotę ślubowania, przyrzeczenia. W Stanach Zjednoczonych jest to możliwe, a u nas zapewne zarzucono by nam nacjonalizm, albo gorzej, tam już nie chcą mówić nazizmach, ja nie wiem, jest tak ciekawie, jak można Polakom mówić, że Polacy mieli być nazistami, kiedy byli jednym z narodów najbardziej obok Żydów pokrzywdzonych przez nazizm. I nawet umiemy zidentyfikować te problemy, ale jak tych młodych przekonać do tego, że Polska jest warta tego, żeby się z nią utożsamiać? Żeby ją budować, żeby nie widzieć swojej przyszłości na Zachodzie, żeby nie chcieć awansu poprzez stanie się członkiem innego narodu. To jest pytanie, jak to zrobić? Jak przekonać nauczycieli, żeby chcieli tak mówić? Jak przekonać Ministerstwo Edukacji, żeby chciało wprowadzać taki program? I nie po to, żeby znowu nam powiedziano, kilka razy pewnie to powiem, że jesteśmy nacjonalistami, bo nie jesteśmy. Chcemy być tacy sami, jak inne narody. Budować dobre życie naszego narodu, naszych dzieci, pamiętając o naszych przodkach i naszych osiągnięciach. Nie mówiąc, że jesteśmy wybitni, jesteśmy tak samo wybitni, jak inne narody. Nie gorsi, nie lepsi. Mamy swoje trudności, z którymi staramy się radzić, jak potrafimy. A potrafimy, jak pan powiedział, wspaniale, bo jesteśmy budowniczymi. Jak przekazać to młodym, a młodzi muszą mieć pewien program, który będą realizowali wszyscy w szkołach prawdopodobnie, bo gdzie indziej przekonać do tego, żebyśmy czuli się jako my, jako naród, jeżeli nie w szkole. Po szkole będzie już za późno, bo podstawy kształtują się w szkole. Jest tak wiele punktów, z którymi w tej chwili jest bardzo słaby. No właśnie, ale nie możemy się poddać. Musimy spróbować, ale chodzi o działanie. Chodzi nie o to, żebyśmy tylko cały czas
Już zidentyfikowaliśmy, postawiliśmy diagnozę. Teraz jak zrobić, żeby nasz naród, nasze dzieci, młodzież miały takie same szanse jak inne narody, być dumni, mądrzy, rozwijać swoją ojczyznę, mieć poczucie własnych wartości i nie czuć się gorszymi właśnie. To jeszcze chciałbym tytułem uzupełnienia w nawiązaniu do tego, co Pani mówi i w nawiązaniu do tego, co, o czym mówi Pan dr Bartoszewicz, mianowicie myślę, że bardzo ważne jest pokazanie błędnego modelu gospodarczego narzuconego nam, w którym się trudno nam odnaleźć, co mnie dziwi, prawda? Ale o tym się nie mówi. No, chwała Panu, że Pan to jakby zaczął mocno jakby akcentować, prawda? Profesor Modzelewski zresztą jakby też kieruje, czy dobrze, że się naukowo, że polscy ekonomiści się odezwali w końcu, prawda? I zaczęli jakby mówić o tym, prawda? Ale my funkcjonujemy w fatalnym modelu gospodarczym. Fatalny. To jest model gospodarki, która oparta jest na konsumpcji, gdzie właściwie model, który nie daje szans rozwojowych dla rozwoju Polski. Dlatego, że promowane są podmioty obce. My nie mamy jakby miejsca do tworzenia akumulacji kapitału rozwojowego. Więc jeżeli władze polskie w swojej polityce akcentują, że konsumpcja będzie nam napędzać, to nie nam będzie nam napędzać. Więc musimy zobaczyć, no, jak jest to irracjonalny model społeczno-gospodarczy. I jak on niszczycielsko działa i na gospodarkę, i na społeczeństwo. Myślę, że tak. Myślę, że to jest temat, że tak powiem, odrębny, który należałoby dokładnie przeanalizować, ale jest sytuacja taka. My, można powiedzieć, po 1989 roku przeszliśmy spod jednego pana kolonialnego pod drugiego pana kolonialnego. W rezultacie elity, które były w poprzednim systemie, przewekslowały się na nowy system i stały się wiodącymi elitami nowego systemu. I do oceny naszej sytuacji lepiej jest przyłożyć model państw kolonialnych albo postkolonialnych. I jeszcze na dokładkę, profesor Pawełczyńska pokazywała wyraźnie, duża część elit została nam narzucona albo wygenerowana tak jak było to za czasów mongolskich w stosunku do Rosji, że tam, że tak powiem, z warstw społecznych, które nie miały poczucia tożsamości władzy, tożsamości, awansowano, a w razie, jeżeli oni się sprzeniewierzali w stosunku do suwerena zewnętrznego, no to znowu zlikwidowano elity i podstawiano nową elitę. I myśmy taką zmienioną elitę mieli. Pani profesor Pawełczyńska w swojej książce oszacowała, że około 250 tysięcy osób zostało zalegalizowanych przez władze bezpieczeństwa po wojnie, nie licząc tej agentury, która już wcześniej była w różnych formach. No, to jest ogromna rzesza ludzi wstawionych w bardzo różne miejsca, które decydowali o pewnym kierunku działania. I w tej chwili my mówimy tutaj o tym, że młodzież, ale problem jest to problem edukacji młodzieży. Ten wynik to jest totalna kompromitacja z punktu widzenia naszego interesu narodowego, kompromitacja naszego systemu edukacji. Natomiast z punktu widzenia tych, którzy chcą nas traktować jako kolonię, no to jest wynik bardzo dobry. Jest cała grupa ludzi, którzy są bardzo podatni na wyjazd zagraniczny i bardziej widzą karierę na zmywaku czy gdzieś za granicą, bo tam mają lepsze warunki. A tutaj ściągani są
ludzie z innych kultur, czasami bliskich, czasami dalszych, którzy awansują od najniższych stanowisk, ale dla nich jest to jakiś awans. I to jest taka sytuacja, że mówienie właśnie o tożsamości jest tym bardziej cenne, że musimy nawiązać do wielkich tradycji polskich, do tradycji I Rzeczpospolitej, do tradycji II Rzeczpospolitej, do tych pozytywnych elementów, które wtedy były, do zbudowania patriotycznego, oddanego pokolenia, które zapłaciło straszliwą daninę krwi. I z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak w sposób niemrawy nasze władze państwowe reagują na wszelkie szkalowanie Polaków za granicą. To Polonia musi się upominać, to Polonia musi walczyć, a często nasi przedstawiciele po prostu nabierają wodę w usta albo są na oficjalnych spotkaniach, na których się szkaluje Polskę i nie zabierają głosu. No przecież w normalnym państwie to tacy ludzie po powrocie straciliby swoje stołki. A u nas nadal są czasami nawet szanowanymi potem osobami. Ważną rzeczą jest, tutaj w pani wypowiedzi była jedna rzecz, którą chciałam zwrócić uwagę. My mówimy czasami o godności, pani wspominała o godności jednostki ludzkiej. I to jest problem, który mamy ogromny. A mianowicie, czy mówić o jednostce, czy o osobie? Czy powinniśmy mówić o godności osoby ludzkiej, czy o jednostce jako elemencie całej masy? No, to jest sprawa drobna, ale osoby, które powinny używać tego typu określeń, często... No, ale przebija się tutaj. No, nie chcę zastępować po prostu dyskutantów. Zgłosił się najpierw pan Bogdan Miedziński, to jest zdalne połączenie. Bardzo proszę, panie Bogdanie. I zarejestrowałem jeszcze pana Krzysztofa Tytko, który podniósł rękę. To w kolejności następnej. Bardzo proszę, panie Bogdanie. Proszę. Witam państwa. Czy jestem słyszany? Tak, tak, jestem słyszany. Dziękuję. Zacznę od pewnej takiej ogólnej uwagi w temacie naszej dyskusji dzisiejszej. Mianowicie wydaje się, że należy pamiętać, że kategoria tożsamości w XXI wieku jest jednak czymś innym niż to było kilka pokoleń wcześniej. Dzisiaj trzeba sobie to powiedzieć, ukształtował się model obywatela świata, można powiedzieć. I pewne procesy, które się odbywają w Polsce i o których dzisiaj mówimy, są procesami ogólnoświatowymi. Wzorcem na przykład dla młodego człowieka jest postać nomada, który jest raz tu, raz tam, kieruje korporacją w Ameryce, potem kieruje korporacją w Polsce, jest obywatelem świata. Nie chcę mówić o sprawach trywialnych, takich jak internet, smartfony i tak dalej. To jest pierwszy taki moment, który po prostu trzeba mieć w tyle głowy. Drugi moment, o którym chcę powiedzieć, to jest pewien bardzo istotny kontekst tej naszej dyskusji. Powiedziałbym społeczno-polityczno-gospodarczy. Mianowicie my dyskutujemy dzisiaj na temat tożsamości w momencie, kiedy Unia Europejska
prowadziła na swoją agendę reformę instytucjonalną, która, powiem w wielkim skrócie i uproszczeniu, prowadzi do likwidacji państw narodowych i zastąpienia tej wspólnoty, która jeszcze istnieje, no, czymś w rodzaju superpaństwa unijnego. I to jest oczywisty kontekst dyskusji na temat tożsamości, ponieważ ten plan, w którym bardzo konkretnie jest na przykład postulowane, proponowane, że państwa członkowskie przekazują uprawnienia w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej Unii, albo że przekazują sprawy obronności, a więc te obszary, które są konstytutywne dla kategorii suwerenności państwa na rzecz Unii. No, trudno nie widzieć tutaj kontekstu tych zdarzeń w naszej dyskusji. Tyle tylko, że te zmiany bardzo różnie załamują się w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli chodzi o Polskę, no to perspektywa jest jasna. Perspektywa, no, przekształcenia się w jakiś rodzaj Marchii Wschodniej. Tu może dla wyjaśnienia dodam, że oprócz tych zmian w zakresie przesunięcia kompetencji do centrali Unii jest proponowana zmiana polegająca na odejściu od prawa weta w podejmowaniu decyzji w Radzie Europejskiej i przejściu na głosowanie większościowe. Co to oznacza, głosowanie większościowe? Ano, że większość. Tyle tylko, że tandem niemiecko-francuski, który wprowadził propozycję reformy, ma w tej Radzie 35% głosów. A co to oznacza? A to oznacza mniej więcej to samo, co taki udział akcji w spółce akcyjnej. To oznacza pełną kontrolę faktyczną albo faktyczną kontrolę nad daną formacją. Czyli to moje stwierdzenie, że stajemy się Marchią Wschodnią, ma po prostu określone uzasadnienie. I teraz sytuacja jest bardzo osobliwa. Mianowicie Polacy są euroentuzjastami. Mając, że tak powiem, miecz nad szyją. Wszyscy się cieszymy. Proces reformowania idzie w absolutnej ciszy. Chociaż dla nas to jest zagrożenie. Niemcy też są spokojni. Tyle tylko, że dla Niemców ta reforma to jest lewar właśnie do tego, żeby budować w ramach trwającej, realizowanej tam już od 200 lat Ostpolitik wizji wielkich Niemców, wielkich Niemiec. Wielkich Niemiec. I tutaj dochodzę do takiego
bardzo roboczego wniosku, mało jeszcze nie bardzo przemyślanego, bo on jest taki ad hoc, mi do głowy przyszedł, że jeżeli chodzi o tożsamość narodową, no to ja bym powiedział tak, że tożsamość narodowa Niemców jest idealnie wpisana w rzeczywistość, w bieg spraw. Oni idą w dobrą drogę, dobrą drogą, idą w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o te wielkie Niemcy. Natomiast nieszczęście dla nas polega na tym, że my tożsamość narodową, będąc tymi euroentuzjastami, widzimy w naszym zatraceniu. Krótko mówiąc, potrzebny jest pewien manewr świadomościowy, żeby skierować procesy edukacyjne, wychowawcze, intelektualne w kierunku pewnej rekonstrukcji pojęcia tożsamości, w której są uwypuklone interesy narodu. I tak tymczasem, tak jak Niemcy dobrze się wpisują w te przekształcenia, wpasują proponowane przekształcenia w swoje interesy, tak my tego nie potrafimy robić. My potrafimy tylko mówić nie, my się, no bardziej świadomi oczywiście, my się nie zgadzamy na takie reformy. Natomiast nie jesteśmy w stanie zaproponować nic alternatywnego. To jest ważna chyba konkluzja, że po prostu musimy tworzyć alternatywne rozwiązania i proponować alternatywy. Dlatego, że rzeczywiście po naszym wejściu do Unii praktycznie nasza klasa polityczna okazała swoją niezdolność do funkcjonowania, jako że w ciągu całego okresu czasu nie zdołaliśmy wypracować żadnych poważniejszych koncepcji, które usiłowalibyśmy lansować na terenie Unii, a poza tym nie podejmujemy pracy na tych etapach, na których można wprowadzić zmiany, na wczesnych etapach różnych projektów. A budzimy się w momencie, kiedy dany dokument albo jest już przed podpisaniem, albo podpisany i wtedy ale to ma trochę charakter z gotowaniem żaby, jeśli chodzi o społeczeństwo i nie wiem, na ile to jest słaby poziom klasy politycznej, a na ile jest to celowe działanie, żeby społeczeństwo nie miało wpływu na działania tych, którzy i tak są w tym momencie, sterują, bo jeżeli my sami nie sterujemy swoją przyszłością, swoim bytem, to ktoś inny za nas. Trudno się o to obrażać nawet. Ktoś inny będzie nas sterował. Bardzo proszę, pan Krzysztof Tytko. Jeszcze proszę, panie Krzysztofie. Dobry wieczór państwu. Szanowna pani doktor, najbardziej zainteresowało mnie w pani wypowiedzi, pani wykładzie stwierdzenie, że oprócz Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin i Indii, Ukraina ma największy potencjał, by stać się przyszłym imperium. Czy byłaby pani uprzejma powiedzieć, jakimi przesłankami się pani kierowała i jakie Ukraina ma atuty, ażeby w przyszłości stać się imperium? Dziękuję. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Bardzo proszę. To moje wskazanie było takim wezwaniem intelektualnym dla nas wszystkich. A dlaczego tak uważam? Dlatego, że w fazie pionierów, czy tego zrywu, jego z reguły dokonują takie narody niepozorne i bagatelizowane przez współczesnych, ale silne, przedsiębiorcze,
Niekiedy kierujące się zazdrością i kiedy chcące zdobyć bogactwo narodów, które są wokół. Myślę, że naród ukraiński jest silny, jest przedsiębiorczy, zdeterminowany, a nawet to, co pokazał aktualnie w perspektywie wojny, która jest prowadzona, którą no, musi prowadzić rosyjsko-ukraińskiej, to zaangażowanie innych państw w tą wojnę, to niekiedy wręcz wydawanie dyspozycji innym rządom. Widzimy, co robił rząd polski. No jest to działanie narodu silnego, przebojowego, pewnego siebie, który w mojej ocenie możemy nie docenić. A to, co już osiągnął poprzez właśnie wpływ na rządy innych państw, jest w mojej ocenie niespotykane chyba w historii. Zatem tak z tego to wynikało. A jeszcze pozwolę się odnieść do federalizacji Unii Europejskiej, bo to był bardzo ważny głos. My rzeczywiście jako Polacy nie zauważyliśmy, jak pan przewodniczący powiedział, trochę jak żaba gotowana, kiedy ta federalizacja nastąpiła. Propaganda cały czas twierdziła, że te pieniądze z Unii to nam dadzą na wakacje w całym świecie, to nam przyniosło w ogóle szczęście na setki lat. Także to była tego typu propaganda. Ale mnie właśnie, ja dlatego bardzo się cieszę, że my się dzisiaj spotykamy i rozmawiamy. Bo tak jak też tu słusznie pan zauważył, tożsamość narodowa Niemców wpisuje się w tą ideę, a wręcz może się okazać, że Unia Europejska jest narzędziem dla Niemców dla realizacji ich celów. A co się stanie z Polakami? Czy Polacy rozpłyną się wśród, no właśnie pytanie, czy jakiegoś nowego narodu europejskiego, ponieważ ten cykl tworzenia imperiów i narodów wskazuje, że powstają też nowe narody, ale czy to będzie tak, że tylko my się rozpłyniemy, my znikniemy, my zostaniemy położeni na ołtarzu integracji europejskiej, ale silne narody nie znikną, niemiecki czy francuski, hiszpański? No, chyba, że się pojawią kalifaty berlińskie, kalifat paryski na przykład. I to będą to zupełnie nowe narody. Dlatego ja bym chciała, żebyśmy my właśnie tym naszym młodym, co my im możemy zaproponować? To słusznie pan zauważył, że oni się identyfikują jako nomadzi, którzy wędrują. Ale to dlaczego młodzi tylko Polacy się identyfikują jako nomadzi, którzy wędrują? Wiele krajów jest... W wielu państwach są ludzie, którzy chcą żyć w tych państwach, chcą je rozwijać. Gdzie mają wędrować młodzi Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, skoro wiedzą, że ich państwo jest tym miejscem, gdzie chcą żyć, które chcą rozwijać, chcą być tam, a nie gdziekolwiek. Dlaczego polski młody ma chcieć być gdziekolwiek, ale francuski, niemiecki, amerykański młody człowiek ma chcieć być tam? To jest ważne pytanie. Tu jest problem jeszcze jeden, który warto byłoby może rozważyć, a mianowicie różnice, bo patrząc w encyklopedię czy do jakichś słowników, do różnych różne pojęcia, które są tam ujęte, to w gruncie rzeczy pojęcie społeczeństwa i narodu jest często łączone. Zakłada się, że i myśmy też przez wiele, wiele lat zakładali, że ponieważ 95% czy 97% osób mieszkających w Polsce to są Polacy, no to w gruncie rzeczy no, Polska jest państwem narodowym. I stąd w naszej polityce nie uznano za celowe podkreślanie tego. No bo w gruncie rzeczy, jeżeli się mówi, że no, dbano o interes narodowy, to mówiło się o społeczeństwo, o społeczne, bo narodowe to brzydko, w przypadku Polaków to jest brzydko, w przypadku innych narodów to jest dobrze. Z drugiej strony nasi rządzący i wcześniej, a zwłaszcza również po 1989 roku, no, na przykład interesy nasze w stosunku do ościennych krajów. No trzeba asertywnie przedstawiać swoje racje, a nie tulić uszy po sobie i godzić się na milczenie wobec racji drugiej strony,
wydaje mi się, że to jest też sytuacja. Hodowanie, czyli wychowywanie polskiego społeczeństwa w poczuciu winy za, nie, za to, że w ogóle istnieje. Za grzechy, których no, akurat nie mieliśmy. W stosunku do nas często te grzechy były, a te grzechy w stosunku do nas są przypisywane nam często. Tak, bo to jest psychologicznie też chyba uwarunkowane. Tak, mamy rzeczywiście takie odwrócenie narracji i przypisanie nam, tak jak pan przewodniczący doktor słusznie zauważył, że nie naszych win. Jest też takie, to też bardzo ciekawe, to było wskazanie tych interesów. We współczesnej psychologii często się mówi o stawianiu granic, że my jako osoby mamy umieć stawiać granice, dzięki temu będziemy czuli się silni, spokojni, będziemy rozwijali siebie. Także jako naród powinniśmy umieć stawiać granice, mówić o własnych interesach. Nie dlatego, że one są. No właśnie, one są nasze. Nasze wartości są nasze, nie są gorsze, nie są lepsze, tak jak już wskazywałam. Często w ten sposób mówię, ale każdy naród po prostu jest specyficzny, tak jak każdy człowiek jest specyficzny. I powinien mieć prawo dbać o swój rozwój, o rozwój swojej wartości. Interesy, to jest tak samo, pokazano nam kiedyś, że to nie jest dobre słowo, ale to jest dobre słowo, bo nim się wszystkie te silne narody posługują, a to do społeczeństwa i narodu. Właśnie to badanie, które przeprowadziłam, ono było dla mnie takim, pomyślałam wtedy, że w społeczeństwie mamy naród, że nasz naród polski istnieje społeczeństwem, które okazuje się, że nie jest narodowym w pełni, a rzeczywiście przez tak długi czas mówiono często, że jesteśmy społeczeństwem wręcz jednonarodowym, etnicznie jednonarodowym, a te inne społeczeństwa, ponieważ mamy różne też narody, muszą siebie tworzyć, być w ciągłym procesie tworzenia się. Dlatego Amerykanie. Dlatego myśmy zakładali, że część naszych sąsiadów, podchodziliśmy do nich jak do niedorozwiniętych dzieci, którym należy pozwolić na zachowanie takie czy inne i nie należy swoich pewnych reguł narzucać. No i niestety no, takie doświadczenia mamy. No, mamy, jeśli chodzi o no, sąsiadów, nie chcę tutaj wymieniać, ale wtedy, kiedy po prostu mniejszość polska funkcjonująca na danym terenie była prześladowana, a nasz rząd wspierał rząd drugiego państwa, dlatego że, no, że były miłe stosunki, że przypisywano polskiej mniejszości taką czy inną łatkę. Pozbawiono dużą część zwrotu ziemi. Różne były tego typu rzeczy i nikt się za tą polską ludnością za granicą nie upomniał. Tak samo jak dzisiaj często nie upominamy się i nie wyróżniamy czegoś takiego jak Polacy mieszkający na Ukrainie. Wspominamy o Polakach na Białorusi, ale nie mówimy o Polakach na Ukrainie, o Polakach w różnych miejscach, gdzie znaleźli się czasami nie dlatego, że wyemigrowali, tylko dlatego, że byli rdzennymi mieszkańcami danych ziem. I w tej sytuacji no, można powiedzieć tak, jeżeli chcemy, żeby nas traktowano poważnie, jeżeli chcemy zachować godność i sytuację taką, żeby inni nas szanowali, żeby nasze dzieci, nasze wnuki chciały się no, do naszego narodu przyznawać, no to musi być jakaś wartość. Trzeba pokazać po prostu wartość. Nie tylko wartość walki zbrojnej, ale także wartość trudu, wysiłku, inteligencji, osiągnięć. Jeżeli spojrzymy, no w tej chwili jest taki bardzo ciekawy program na YouTubie, że są osiągnięcia w zakresie IT pokazywane. No, w każdej dziedzinie mamy bardzo wielu, bardzo dobrych ludzi, sprawnych naukowców, których duża część z takich czy z innych przyczyn znalazła się za granicą. Czasem dlatego, że nie mieli, że szklany sufit w Polsce im uniemożliwiał dalszy rozwój. Czasem dlatego, że po prostu no, taka była droga życiowa, że gdzie indziej były ośrodki. Ale to nie znaczy, że nie należy się do tych ludzi przyznawać. I stąd trzeba o nich pamiętać, trzeba się przyznawać, trzeba budować wartość poczucia polskości. I stąd na przykład proponowane ostatnio usunięcie z lektur szkolnych tego wierszyka
to ty jesteś Polak mały, jest znamienne, bo to jest próba jak gdyby pogłębienia tej sytuacji, która jest tragiczna i tak dalej. Tak samo jak próbuje się na przykład załamanie demograficzne, że tak powiem, ratować rozszerzeniem praw do aborcji. No więc to są działania irracjonalne. To jest w gruncie rzeczy nakłanianie do samobójstwa. Tak, ja myślę, że dla młodych, bo to jest ogromne wyzwanie, bo wiemy też, że dzisiejsze czasy spowodowały taki upadek wielkich edukatorów. Bo mówiliśmy, że szkoła jest potrzebna i kluczowa, żeby budować tą tożsamość, ale młodzi już w tą szkołę wierzą, nie wierzą. Czy powinni znowu uwierzyć? Bo im potrzebne są autorytety. Ale myślę, że wielkie wyzwania rozwojowe, tak jak na przykład, tutaj nawiążę doktora Bartoszewicz jest na sali. Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce, żeby młodzi, wybitni informatycy nie musieli wyjeżdżać z kraju, tylko żeby tu mieli najlepszy ośrodek do tego, żebyśmy my wręcz przyciągali młodych, zdolnych z zagranicy, żeby to Polska była tym rajem, do którego należy jechać, bo to są największe inwestycje, największe zrozumienie dla tego. Czyli musimy mieć wielkie inwestycje i musimy widzieć bardzo daleko w przyszłość i bardzo z młodymi też zacząć rozmawiać. Co by mogło sprawić, bo kultura też jest bardzo ważna. Amerykanie bardzo dużo na kulturze zbudowali. Superbohaterowie, którzy cały świat się chce z nimi utożsamiać. Oni są zawsze z Ameryki, w Ameryce. Musimy naprawdę bardzo, bo musimy uciec do przodu. Stawiamy diagnozę i teraz co zrobimy? Jesteśmy tu razem, ale co zrobimy, żebyśmy rzeczywiście uciekli do przodu? No ale trzeba zapewnić na przykład taką sytuację, żeby nasze uczelnie znajdowały się w pierwszej setce chociaż uczelni światowych albo przynajmniej europejskich. Trzeba starać się, żeby ludzie, którzy uczą, mieli wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Żeby kariera zawodowa, zwłaszcza w naukach stosowanych, no wymagała praktyki, konkretnej odpowiedzialności danego człowieka za konkretne rzeczy, które zrobił. Tutaj jeszcze pani chciała głos zabrać. Proszę przyjąć. Ja chciałam nawiązać do pani zakończenia, podsumowania pani wystąpienia i powiedzieć, że z satysfakcją generalnie, że wysłuchałam tego pani wystąpienia jako bardzo ciekawego, świetnego i rozumiem, że wszyscy się tutaj bardzo zgadzamy. Mówiąc o różnych aspektach naszej sytuacji. Ja również się zgadzam, oczywiście, aczkolwiek chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt, z którego wypłynie mój wniosek. Mianowicie nie zgadzam się z panią w twierdzeniu, które zresztą dzisiaj oceniam jako indoktrynacja peryloska. Albo jeszcze z dawien dawna w różnych aspektach naszej historii polskiej też słyszalibyśmy, było słychać tę melodię, mianowicie co zrobić, żeby ludzie przestali się kłócić? Otóż nam to powtarzano bardzo wiele, zgoda, zgoda. Nie ma zgody, proszę Państwa. Moja konkluzja to jest taka, że właśnie za cicho. No przepraszam, to nie jest audytorium, na które pani zasługuje. Wszystkich tu przepraszam, jesteśmy za mało liczni i za mało entuzjastyczni i za mało silni, jak z tego wyjść. Wasz głos, głos akademików, ludzi, którzy myślą rzeczywiście, którzy mają szerokie horyzonty, powinien być bardziej słyszalny. I to jest kolejny postulat do dołączenia do innych postulatów, ale nie kończmy na postulatach. To, co ja chcę właśnie powiedzieć, tym młodym, o, tu jest nasz wnuk. Bardzo mądry chłopak z ogromną wiedzą, ale też niestety nie spełnia tego, co chciałabym powiedzieć, co jest moim marzeniem, żeby ci młodzi mieli więcej odwagi i stanowczości, żeby zaczęli wierzyć, że ta
narodowość, poczucie tożsamości narodowej nie jest żadnym faszyzmem, nie jest jakimś potępianym tutaj objawem nacjonalizmu szkodliwego, prawda, i tak dalej, i nie wierzyli w to, że my właściwie nie mamy czego dać światu i pokazać światu. No niech oni się obudzą, czego oni są bardzo często blisko, bo są wychowywani w domach być może, które statystycznie mogłyby zaważyć, ale też niestety ja muszę się też powiedzieć, tylko do polityki się nie i to jest taki wewnętrzny, rodzinny, prawda, bo niestety tę politykę reprezentują ludzie, którzy no, niekoniecznie reprezentują cały naród, jak i najmądrzejszą część tego narodu, prawda. No więc co zrobić, żeby tych młodych zabić? W każdym razie. A odwaga nam wszystkim potrzebna i tym seniorom, którzy powinni, prawda, głośniej to mówić, i to nie tylko, to powinien być przedmiot rzeczywiście, począwszy od tego wierszyka, kto ty jesteś, pani, prawda, skończywszy na regularnych przedmiotach, nie wiem, z historii polskiej, choćby nawet w najkrótszym darysie jakimś, tak, nawet niekoniecznie od kierunku, no, jakiegoś całego elementu patriotycznego jest. Jak, dlaczego się mamy tego zdjąć? Pani świetnie to powiedziała. Gdzie indziej to, i to mówi jakiś ateista, prawda, jakiś inny bałwochwalca, ale nie byli taki do pomóżmy. No i co? I bardzo dobrze, bo jakoś to się teraz rzeczywiście ten kosmos amerykański jakoś się tam trzyma, chociaż nie wszyscy są entuzjastami tego życia tam, że w ten raj amerykański nie wierzą. Ale wracając od szczegółów, powtarzam i kończę na tym, młodym trzeba dać nie tylko pokazać, w co mają wierzyć, ale też tchnąć w nich ducha odwagi. Nam też często brakuje seniorom, także dziękuję bardzo, z wielką satysfakcją słucham wszystkich. Dziękuję bardzo za miłe słowa. A to rzeczywiście, pani powiedziała, że nas odwaga, witalność, przedsiębiorczość, i wiara w przyszłości, w to, że jednostka może dokonać rzeczy wielkich. A co do polityki, to jak wszyscy dobrzy, jak nikt dobry nie chcieli do polityki, odważny, przedsiębiorczy, ja to dokąd dojdziemy jako naród? Mianowicie, co to jest mowa nienawiści? Nas znowu indoktrynują. Dlaczego? Jeżeli ktoś jest niechętny wobec kogoś, to jest element tolerancji wzajemnej i demokracji. Można kogoś lubić i nie lubić. I jeżeli się promuje taką jakąkolwiek zresztą tutaj postawę, no to trzeba wierzyć w tę ideę, ale od razu automatycznie nie doceniać, wręcz pogardzać inną. I to nie jest żadna mowa nienawiści, tylko określenie stanowiska. To są te takie zaklęcia, nowa indoktrynacja w stronę. Wszystko się, prawda, mieści w hasełkach. Jeżeli kogoś nie lubisz, a to jest po prostu drań, jakiś oszust, no to masz prawo go nie lubić. Masz prawo również pójść przez ten czas, zamiast słuchać oszusta i pomodlić się. I to wcale nie znaczy, że to jest, prawda, ciemnopolski. Tak. Myślę, że tutaj rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to może na którymś z kolejnych spotkań, a mianowicie zwrócić uwagę na to, żeby zająć się słowami. A mianowicie chodzi o to, że znaczenie różnych słów wprowadzane do języka powoduje ogromną dezinformację. W tej chwili się mówi, tak, ale w tej chwili się mówi na przykład o tym, że każdy ma swoją prawdę. No i doktor ma swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, tutaj wszyscy, każdy z nas ma swoją prawdę. No, jeżeli każdy ma swoją prawdę, to nie ma tej prawdy w ogóle. Jeżeli nie ma piękna, prawda, czyli każdy ma swoje piękno, każdy ma swoją dobroć. Według mnie jestem dobry, albo ktoś jest według siebie dobry, czyli dobro, prawda i piękno jest podważane. No i przypomina mi się stary żart. Nie wiem, czy pani doktor jeszcze chciała może parę słów powiedzieć, bo ja już chciałem ewentualnie zakończyć oficjalną część żartem. To jeszcze zażartuję, dobrze? To w takim razie wobec tych problemów, o których pani doktor powiedziała i które są rzeczywiście ogromne,
Wydaje się, że to warto ten temat rozwinąć i chyba popracować nad nim bardziej dokładnie, ale to jest bardzo ciekawy wątek, jak wpływać na to, żeby zmieniać to, co jest. Bo to jest diagnoza dzisiaj. Natomiast jakie czynniki wpływają na taki kształt, a nie inny wyniku, to byłoby bardzo ważne, bo to są elementy, które mogłyby pozwolić na wypracowanie rekomendacji. Natomiast wobec takiej trudnej sytuacji, jaką tutaj pani doktor zarysowała, to przypomina mi się taka opowieść, jak to pewnego razu Pan Bóg, chcąc się zorientować, co się dzieje na świecie, wysłał swojego anioła i anioł pobył na świecie, wrócił. No i Pan Bóg się go pyta, no co robią Rosjanie? Ci się nie boją i zbroją. Co robią Amerykanie? Ci się boją i zbroją. A co robią Polacy? No ci się ani nie boją, ani nie zbroją. Och, mówi Pan Bóg, oni znowu liczą tylko na moją pomoc. I proszę Państwa, no, jeżeli nam święty Andrzej Bobola nie pomoże, to z tego patu, w którym jesteśmy, z tej sytuacji, której potwierdzenie jest materiał przedstawiony przez panią doktor, no boję się, że po ludzku wyjścia nie ma. Proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo pani doktor i przekazuję władzę, mikrofon już tylko kamerę na panią doktor. Proszę, wykorzystam ten. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia, za tę dyskusję, którą wiesz, była bardzo ciekawa, ale kluczowe jest działanie. Tak jak Pani też zwróciła uwagę, jest nas tu mało, ale czasem małej liczby ludzi zaczynają się wielkie rzeczy, a wiemy też, że w Polsce jest za dużo ludzi, którzy myślą podobnie jak my, którzy z Polską łączą swoją przyszłość, którzy chcą widzieć Polskę zaawansowaną technologicznie, ale jednocześnie pełną kultury, mądrych, tolerancyjnych ludzi, ale którzy wierzą w wartości, które niosą, które odziedziczyli. Młodzież, jesteśmy w bardzo trudnym momencie dotyczącym młodzieży. I rzeczywiście w takim momencie, że nasz naród może się rozpłynąć wśród innych narodów. Ja bym nie chciała, żeby tak się stało. I mam nadzieję, że będziemy razem działali. My też musimy działać, żeby tak nie było. Bardzo dziękuję. Działaj. Dziękuję bardzo i przejdźmy do grania.